There they go, we're off. A win for Polnick here, quite evident, with 16 million points of difference once again. Strong on Poland's side. China will not be able to come back. We're going to move into a tiebreaker, guys. No doubt a win for Poland. Complete domination, 43.3 million points of difference with a full combo by Wobufu. Congratulations to him and the Polish team. They will be moving on to the semifinals. This is going to be a pretty obvious win from Poland here, like 51 million points. Huge score difference this time. Poland takes the third place. Congratulations to them. Congratulations to Wobufu for his amazing carry on that last map. Halo, halo, halo. Tutaj Beniek i mam zaszczyt Wam przedstawić ranking 10 najlepszych polskich graczy OSU roku 2013. Przez kolejne 15 minut postaram się Wam umilić czas moim bądź co bądź subiektywnym komentarzem. Więc za wszelkie sprzeczne opinie z góry przepraszam. Także jesteście gotowi? No to zapnijcie pasy i zaczynamy. Ladies and gentlemen. I ranking zaczynamy z wysokiego C, bo od jednego z reprezentantów naszego kraju, a mianowicie od Piotra Kola. Gracz bardzo solidny, znany zwłaszcza ze świetnych wyników Nomod. Nigdy nie zadowala się niskim accuracy, więc próżno szukać skorów z niższym od 99%. Był pewnym punktem naszej kadry na OWC, ma ogromne doświadczenie i mimo, że nie grał na wielu mapach, to z tego co pamiętam, wygraliśmy wszystkie z nich. Zasłynął zwłaszcza z sytuacji w meczu z Chinami, kiedy to wrócił z obiadu i zrobił full combo na bardzo ważnej mapie. Jego ulubiony mod to Hard Rock. Miejsce dziewiąte. Na miejscu dziewiątym mamy Szagona. W sumie to można go chyba spokojnie nazwać jedną z legend OSU. W 2010 roku został wybrany drugim najlepszym graczem na świecie. Gra praktycznie tylko mapy Nomod. Ale za to jakie? Czwarte miejsce na Dragon Force Through Fire and Flames na pewno robi wrażenie. Jest specjalistą od grania map bardzo specyficznych, z niskim AR,
które większości graczy nie podchodzą. No ale niestety, dzisiaj spotkać w grze można go już bardzo rzadko. I na ósmym miejscu mamy mnie. Cóż za niespodzianka. W takim wypadku ja oddaję głos Takumiemu. Benie, reprezentant naszego kraju podczas ostatniego WCM, wykazał się zimną krwią podczas pamiętnego meczu z Chinami, gdy mimo kłopotów ze składem wszedł bez rozgrzewki i dołożył się do zwycięstwa. Jego ulubionym modem jest Double Time, choć radzi sobie również bez modów, zachowując przy tym wysokie accuracy. Z pewnością jest to gracz pełen potencjału. Tak jest! Potencjał jest strong with this one. Wielkie dzięki Takumi za komentarz. Z tego miejsca chciałem również podziękować wszystkim, którzy oddali nam swój głos. Dla takich momentów jak ten, warto jest dać głosu. Kolejnym graczem w zestawieniu jest Listless. Chyba każdy, kto słyszy jego nicka, to do głowy przychodzą mu jakieś szalone mapy z DT. I to koniecznie z AR-10-3, a nawet 10-8. Właśnie, Listless to jeden z nielicznych graczy, który potrafi grać mapy z DT-HR, co dla wielu wydaje się sprawą wręcz niepojętą. Ogarnąć AR-10-3 jest problemem, ale 10-8? Goście jest po prostu nie z tej ziemi. Nie wierzycie? Oglądajcie dalej, a przekonacie się sami. Miejsce szóste. Worst FL Player, znany również pod pseudonimem Adamkus. Nasz krajowy specjalista od latarek, więc jeśli wysiądzie wam prąd, no to do niego. Ale żart na bok. Adamkus przez ostatni rok rozwinął się niesamowicie. Przestał skupiać się na flashlightie, a zaczął grać hardrocki. Na początku trochę z niedowierzaniem patrzyłem na jego wyniki. Jednak na OWC pokazał, do czego jest zdolny. Oczywiście, można było na niego liczyć na mapach z hardrockiem, ale głównie przyczynił się do zwycięstw na mapach, które nikomu nie leżało. Można więc rzec, że był takim specem od brudnej roboty. Oczywiście, jego ulubionym modem jest Flashlight, który by się spodziewał. Natomiast ulubiony mapper to Amamiya Yuko, bardziej znana jako Skystar.
Niko. Osoba, której nikomu nie trzeba przedstawiać. O jego walorach chyba nie trzeba się dużo rozgadywać. Jest to gracz uniwersalny, praktycznie brak słabych punktów. Wystarczy powiedzieć, że w 2012 roku został wybrany drugim najlepszym graczem na świecie. Dzisiaj w OSU już nie gra. W 2013 roku natomiast szedł kilka razy do gry i zrobił na przykład drugie miejsce na Chipscape'ie. Więc chłopak na pewno nie zapomniał, jak się gra. Gdyby tylko chciało mu się zagrać na WC. Czwarte miejsce w zestawieniu zajmuje Redo, jeden z prawie wymarłej rasy myszkowców. Mam nadzieję, że nie obrazi się, gdy nazwę go naszym polskim Mudzio. Znany jest oczywiście ze swojego świetnego accuracy. Co ciekawe, do niedawna był bardzo niedoceniany, bo robił tylko SS-ki nomot. Jednak jakiś czas temu pomyślał sobie, dlaczego by nie zacząć robić SSXH? I tak zrobiło się o nim głośno. Nie bez echa oczywiście przeszły jego dokonania na OWC, gdzie nieraz ratował naszą drużynę z opresji. W 2013 roku zrobił wiele wyników, które naprawdę robią wrażenie. Na wyróżnienie zasługuje chociażby czwarte miejsce na LED The Last Striker. Jego ulubiony mod to Hard Rock, ulubieni maperzy to RLC oraz Cryo Ice Ice. I na najniższym stopniu podium mamy najlepszego myszkowca Rzeczypospolitej, reprezentant naszego kraju na OWC, bądź co bądź debiutant. Zaliczył bardzo udany występ na mistrzostwach, nie zważając na stres, co nie jest łatwą sztuką, a ja akurat wiem coś o tym. Amai Hashimitsu, bo o nim mowa, jest graczem uniwersalnym, praktycznie nie posiada słabych stron. Do pewnego czasu jeszcze myślałem, że DT to jego zdecydowanie najgorszy mod. Jednak, jak widać na załączonych obrazkach, byłem w błędzie. Świetne wyniki na mapach Nomod, takich jak Atama no Taisou, czy mapach Her, jak chociażby Rose, mówią wszystko. Jest to w pełni zasłużone trzecie miejsce. Aha, Amai, jesteś lepszy niż ci się wydaje.
Drugie miejsce zajął nasz jedyny w swoim rodzaju. Błyskotliwy i nieustraszony. Kapitan reprezentacji Polski. Wartownik. Jest to zawodnik, który od wielu lat znajduje się w czołówce graczy nie tylko w kraju, ale i na świecie. Zwykle, gdy wbija topki, to nie zadowala się drugim miejscem, a to o czymś świadczy. Praktycznie jest to zawodnik, który łączy ze sobą cechy wszystkich wcześniej wymienionych. Wysokie accuracy, wysokie miejsca na mapach, no-mod, hard-drop, double time. W tym przypadku znajdziemy wszystko. Można jeszcze dodać, że Fartownik jest doskonałym przykładem, do czego można dojść poprzez ciężką pracę. Aha, i mam jeszcze jego listę ulubionych maperów, a są to Landwings, RLC, Charles 445, Frostmourne, Karen SK, Rityui oraz Grunt. Teraz to, na co wszyscy czekali, czyli miejsce pierwsze. Jego ulubionym maperem jest DJ Pop, a ulubionym modem DT. Wielki fan starych map, które w pewnych kręgach są zwane wilkowymi. Gracz, którego najwyżej umieścili wszyscy głosujący, oczywiście poza nim samym. Wybrany drugim najlepszym graczem roku na świecie w 2011 oraz 2013 roku. Postoja reprezentacji Polski. Nie mogło być inaczej. Najlepszym polskim graczem został Łabłów Wolf. Gdy wybierałem własne replay do tego filmu, musiałem spędzić troszkę czasu, żeby zobaczyć, które się nadają, a które nie. W tym przypadku raczej nie było takiego problemu. Myślę, że jego świetnymi wynikami można by obdzielić wszystkich graczy w tym filmie i jeszcze by pewnie zostało. Po prostu, ilość pierwszych miejsc i niesamowitych wyników jest wręcz nie do opisania. Pierwsze miejsce na Scarlet Rose. Pierwsze miejsce na Homeworld Crisis. Pierwsze miejsce na Freedom Dive, a na The Deepie. Mógłbym tak wymieniać bez końca. Jest po prostu najlepszy. Tak oto, niestety, bądź stety, dobrnęliśmy do końca naszego rankingu. Mam nadzieję, że nie usnęliście w połowie, albo nie przewinęliście filmu od razu do wilka. Jest to mój pierwszy tego typu film i jestem bardzo ciekawy waszej opinii na jego temat. W końcu, człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, prawda? Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia za rok! Ej, jakiś random mi pisze.
żebym pogratulował całej drużynie i na koniec. Pewnie sobie teraz walicie. Ha, ha.